I teraz za granicę. Tragiczny bilans ostrzału budynku szkoły ONZ na północy Strefy Gazy. Zginęło co najmniej 17 osób, ponad 200 jest rannych. Izraelskie władze nazwały to tragiczne wydarzenie incydentem i zapowiedziały zbadanie sprawy. 17 palestyńskich cywilów, wśród nich dzieci, zginęło w wyniku ataku na budynek szkoły ONZ-owskiej w Beit Hanun na północy Strefy Gazy. Szkoła prowadzona przez Agencję Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców palestyńskich, w której szukało schronienia ponad 1,5 tysiąca osób, została ostrzelana z odległości niespełna 1 kilometra. Izraelczycy próbowali sugerować, że Hamas używa symboli organizacji międzynarodowych, biorąc przy tym niewinnych ludzi jako żywe tarcze, tym samym zrzucając winę na organizację terrorystyczną. To jest niefortunny wynik trwającego konfliktu i niewątpliwie tragedia. Walczyliśmy z terrorystami, na tym obszarze odbywa się z nimi bitwa, a przeciw naszym siłom stosowane są pociski przeciwpancerne. Mamy także świadomość tego, że Hamas co najmniej 3-krotnie atakował swoimi rakietami, dlatego wciąż są pewne znaki zapytania na temat tego, kto jest odpowiedzialny za to działanie. Łącznie w trwających od 8 lipca walkach w Strefie Gazy zginęło ponad 700 Palestyńczyków. Znacznie mniejsze straty ma strona izraelska, 32 żołnierzy i 2 cywilów.